byłem łącznikiem. Wydawnictwa Poczty Niezależnej również trafiały w środowisko wujkowe za moim pośrednictwem. No, korzystałem z różnych osób, między innymi Stanisław, Ignacja Wyrsztygiel, Jadwiga Dylda. To są osoby, z którymi się najbliżej współpracowało, które w różny sposób świadczyły, czy Stasiu Wyrsztygiel, czy Jadzia Dylda, czy jeździły na spotkania do Gliwic, do Duszpasterstwa Ludzi Pracy, do Ojca Siemińskiego, jeździły do Miszczejowic, jeździły do Warszawy. No,